Siemanko, z tej strony kolejny was w kolejnym odcinku z serii Od nędzy do pieniędzy i jest ze mną mój, kurde, wspólnik na przyczepie tutaj. Jestem, witam wszystkich kochanych widzów. Zobaczcie, kochani widzowie, mamy dla was dzisiaj fajną akcję, żniwa, odpalamy klasa i dokończymy ten kawałek, no i na dziś to będzie finito, bo ja wieczorkiem jadę na imprezkę. Na imprezkę będę obstawiał imprezę, będę ochroniarzem, tam będę musiał chronić, no wiecie, no w tej robocie mojej, co aktualnie jestem. No i będzie trzeba tam po prostu troszkę pochranić. 1500 zł mam dostać za noc tam stania, więc no jak dla mnie dobre. Nie będzie, wiesz, nie będzie problemów, no to... Nie, raczej nie powinno być problemów, no to tam ludzie, to raczej w środku, wiesz, tam jak coś się dzieje, to bardziej w środku. Na zewnątrz to zawsze jest spokój, no ja mam na zewnątrz akurat dzisiaj stać, taki przydział mam. No ale przy sobie będę miał jakiś gaz, będę miał... Będziesz wpuszczał ludzi? No, będę wpuszczał ja. O. Będę wpuszczał tam... A byłeś tam już kiedyś wieczorem na tych, na bramce? No jeszcze nie, dopiero pierwszy raz będę. Więc nie wiem jak to wygląda. Ale no co, mamy godzinę 16 i to skosimy, będzie trzeba już zawijać, bo zanim ja tam się wykąpię, kurde, zanim co... No to tam impreza od której jest? Ty, impreza to się zaczyna chyba koło 21. Albo 22, ja nie pamiętam, będę musiał zobaczyć SMS-a. Jest ta pierwsza. Trzeba się sprężać. No czy wiesz, no 16 na razie, zanim to zrobimy, zanim pojedziemy, wysypiemy zboże, tam będzie trzeba. Na gospodarce nie wiem, czy trzeba coś ogarnąć. Nie, no jeszcze może starczy czasu, tylko trochę przedmuchamy kombajn i się zatankuje, może. No nie, już chyba nie będziemy smarować, bo to ile? To pole zostało ostatnie i. Jedno pole zostało, to nie ma sensu, wiesz, go nawet chyba czyścić, bo się pojedzie. A, dobra, to nie będziemy go czyścić. Nie wiem, czy jeden zbiornik będzie, to najwyżej jak ty pojedziesz na imprezę, ja pojadę to skosić na szybko i. Tak? Jeszcze dzisiaj pojedziesz? Co, ciechniemy póki pogoda. A, no to dobrze, no to kurde. Ale kurde, kto ci z przyczepami podjedzie? Ale to tam będzie jeden zbiornik może, bo to jest mały kawałeczek, to wiesz. A, no dobra, no to faktycznie, może i masz rację. Kurde, tutaj drzewko zrobili. Znaczy zrobili, wyrosło, nie zrobili. Kto zrobił drzewko? Czekajcie, ja spróbuję obok tego drzewa trochę obkosić. Dobra. Jak tam procentowo to wygląda? Ty, procentowo mamy 95. No to dawaj już syp tu. To poczekaj, to ja tylko obkoszę tutaj. Jak to obkosisz? Kurde, to kto to nastawiał tych drzewek? Dobra, czekajcie. Rura jest? Jest wysunięta, o. Jest. Dobra, i sypiemy, słuchajcie, na przyczepkę i będziemy niedługo kończyć to pole. Powiem wam tak, ze żniw będziemy mieli trochę pieniędzy. Zobaczcie poprzedni odcinek właśnie u Michała, link macie w opisie. Bo naprawdę, no, zadziała się taka akcja, że to szkoda gadać. No, zobaczymy jak ona się rozwinie, to jest najważniejsze. No właśnie, ciekawe jak to się rozwinie, bo to jest dla nas, no właśnie, najważniejsze. Dwie osoby na jednym odcinku jak były, to powiem wam, że dawno czegoś takiego nie było. No, dwie osoby, dwie, trzy, bo nawet jeszcze ja. A, no to jeszcze właśnie, no ale ty to jesteś na każdym, no to no już ciebie tak. No to nie ma co liczyć. Ale... No, problemy delikatne, były Marynowa. Delikatne problemy nawet były na poprzednim odcinku, także zobaczcie. Można powiedzieć, że jesteśmy w lekkim zakłopotaniu, bo nie wiemy co się wydarzy. Ale to na razie nie ma co o tym myśleć, na razie dzisiaj ja to żyję troszkę, wam powiem, to imprezą, no bo wiecie, no... Pierwszy raz coś takiego, no pierwszy to pierwszy raz, no i 1500 za noc, no to dobrze, dzisiaj właśnie przyjechałem z roboty, bo tutaj Michał przyjechał, ja byłem w robocie, no powiem wam, że 4000 przywiozłem, nie? No bo miałem dzisiaj tu akcję, także robota fajna, tylko ciekawe jak długo to będzie trwało, czy policja przyjedzie, czy... Mam nadzieję, że nie, że jak najdłużej popracuję. Ale ja to liczę na to, że policja nie przyjedzie, no to że ja nic złego nie robię, tylko po prostu dług. Co ludzie mają, jeżdżę odzyskiwać, nie? No. Jeżdżę odzyskiwać dług, no jak ktoś ma dług, no to musi oddać, niestety. Tak to jest. Ale klas wam powiem, że naprawdę, spisuje się fenomenalnie. Żniwa. Tak... Dwa, trzy przejazdy i masz zrobione. Ale myślimy, bo teraz trochę na pewno hektarów nam dojdzie, bo sprzedaliśmy to gospodarstwo. Na następny sezon myślimy, żeby drugi kombajn kupić. Myślę, że w kolejnym odcinku możemy już coś... No, pokazać, coś jak można. Coś tam wyjdzie, no nie? Także to musicie po prostu subskrybować oba kanały i będzie dobrze. A, i widzę, właśnie. U mnie jest 160, 300. No właśnie. Czekajcie na odcinek z widzem, bo nie wiem kiedy u ciebie będzie. No słuchaj, u mnie brakuje jeszcze 1500.
1500 subów. No to musicie się sprężać, musicie się bardzo sprężać, jak chcecie wystąpić na odcinku, bo tak. No czas jest do końca kwietnia, jak tego nie wbijecie, to przepada, no tak. Przepada. Jeżeli wszystko. Do końca kwietnia, jeżeli do końca kwietnia nie będzie 70 tysięcy subskrypcji, przepraszam was, no ale niestety no przepada ten konkurs, no bo nie możemy wiecznie czekać, tak? Nie chcemy też tak najszybciej. Chodzi o konkurs, mam nadzieję, że wiecie, o jaki chodzi, że na bieżąco oglądacie. Chodzi o ten konkurs, że u mnie na 70 tysięcy i u Michała na 160 tysięcy, już u Michała wbiliście. U mnie już nawet nie musisz powtarzać, no nie, bo tak. No. Ale no u mnie musicie wbić jeszcze no po prostu 70 tysięcy subskrypcji. No i tyle, i będzie konkursik, że będziecie mogli z nami wystąpić na odcinku. Nagrać z nami odcinek, widzowie. To jest naprawdę bardzo fajne. Ciekawe, czy dużo osób obejrzy taki odcinek. Ale ciekawe, później no? Będziemy mieli pytań. Kurde, ja też bym chciał coś. Wiecie, no to jest konkurs być może później na jakąś liczbę następną. Też zrobimy coś takiego. Ale na razie no taki jest próg, zobaczymy jak to będzie. Na razie jeszcze tego nie wbiliście, także na razie no zobaczymy. Po prostu będziemy bardziej informować, jak już będzie ta liczba, nie? Zrobimy losowanie czy z komentarzy, czy jakiś post na Instagramie się może zrobi, bo to pewnie łatwiej no. Z Instagrama. Możliwe, że... Do Instagrama jest pewna aplikacja, która wiesz, losuje i na przykład jeżeli napiszesz dwa razy komentarz, to od razu cię usuwa z konkursu. Tak? Jest coś takiego? No bo tak jakbyś dwa razy napisał, to dwukrotnie sobie zwiększasz szansę, jakbyś 10 komentarzy napisał, no to... Aha, wiesz, no to super, to no to nie ma oszustw. Bo faktycznie, bo ja teraz dopiero pierwszy raz robiłem na Instagramie konkurs, więc nie wiem... Że jak... to jest dosyć istotne. Ile masz? 72, więc myślę, że to zmieszczę ten kawałeczek tutaj. No dobra. Mam nadzieję, jak że jak coś to już zmieszczę. Podjedziesz. Ta, podjadę już z tamtej strony. Zobaczcie, i takie pole, raz, dwa, moment. A jak dojdzie nam hektarów, pomyślcie sobie, jak my na dwa kombajny będziemy robić te pole, nie? Kosić. No powiem ci, że na dwa kombajny to tak, na takie żniwa zaprosić widza, żeby nam odwoził. Ło. Przydałoby się, kurczę. Byłoby powiem dobre. Wam, powiem wam, żeby się coś takiego przydało, więc... Ogólnie to zrobimy tak, że jednego widza pewnie weźmiemy od ciebie i jednego ode mnie, żeby było sprawiedliwie, nie? Żeby z dwóch kanałów. No jednego na tą serię, też drugą na tą drugą, nie? No, tak zrobimy. Też widzowie, trzecia seria się zapowiada, ale to na razie nie będziemy tak, zdradzać. Na razie nie ma co gadać, ale będzie też trzecia seria. Zresztą jak wy to oglądacie odcinek, to już pewnie u mnie na live'ach może już projekty to widzieliście, no to na pewno. Zaczęcie. No na pewno, już coś. No. Także to nie taka tajemnica, bo ten odcinek to dopiero będziecie widzieć, dzisiaj jest... O kurde. Sobotę, za 10 dni chyba. Czekaj, to będzie koniec marca, kurde, jakoś? Nie no. No nie. Nie, no jeszcze nie chyba. Czekaj, dzisiaj jest bodajże chyba 18 jest w sobotę, czyli za 7 dni. U mnie 25. U mnie za tydzień w sobotę to będzie. To 25? 25 chyba. A kurde, to faktycznie pod koniec marca już. A wiecie, kiedy my to nagrywamy? My to nagrywamy, widzowie, 14 marca. To widzicie jak na zapas lecimy, nie? Także no tak to jest, tak to jest. Jeszcze jak będzie, kurczę, trzecia seria, to będzie wtedy fajnie nam się nagrywać. Będziemy sobie siadać i będziemy mieli... No, trzy odcinki... Oho! O, skurwesyn! Widzowie, nie wiem, czy wy to zobaczyliście. Ale Siad. Mamy kłopot. Ale jaja, no tak coś czułem, że to się tak skończy. Mogliśmy, jeszcze kurde, wziąć... jest na gospodarstwie, jedź, czymś przyjedź. Zaraz kurde. Będziemy to ciągnąć, bo to mnie to... Mogliśmy... Nie wyjedziemy. No nie ma opcji, mogliśmy wziąć Maseja. No ty... Kombajn na razie zostaw, jedź po linkę Masejem. Zaraz będziemy tu, widzowie, to wyciągać na waszych oczach. Dobra, to ja lecę, po prostu pójdę na szybko. Pójdę po linkę. No. Czy Masejem może pojechać? Nie, pójdę szybciej, bo to Maseja to i tak trzeba. Nie, Maseja to bez sensu. Dobra, to ja lecę, widzowie, szybko po linkę i zaraz się widzimy, jak tu będę jechać, no bo widzicie, co się wydarzyło. No kurde, tak myślałem, że Maseja brać od razu, ale no trudno, trzeba wyciągać. 15 ton prawie. No. Dobra, widzowie, podpiąłem to linkę. I lecimy, no będziemy wyciągać renówkę, cholera, no ale to już nie pierwsza sytuacja. Mogliśmy się na błędach nauczyć od razu Maseja wziąć, to są troszeczkę silniejszy. Ale wiecie, no renówka zawsze dawała radę, no kurde, musimy się sprężać, bo ja też nie mam zbyt wiele czasu, bo ja muszę tam być wcześniej, tam impreza się zaczyna, tam koło 21. Ale ja muszę być wcześniej z godzinkę, no co najmniej, nie? Albo z półtorej nawet. No jako wiesz, jako pilnujący, no, no to... Muszę być wcześniej, bo tam mamy jeszcze uzgodnić co jak, jakieś zasady, kurde. Tym bardziej, że ja pierwszy raz. Więc to nie ma to tamto, kurde. O skurwesy, no ale tu troszkę się zacięło. Słuchajcie, zrobili aktualizację. Się dzieją jakieś takie rzeczy, oni naprawią to pewnie niedługo, dobra. Dobra, podjeżdżamy, mam nadzieję, że pójdzie. Jeżdżaj, zajeżdżaj. Dobra. No i będziemy próbować go wyrywać stąd. Teraz tak, cyk. O kur... Ło! Dobra.
Ciekawe, czy to podepnie teraz. Jak to się podpina tu? Pokaż. Dawaj, zobacz. Czy to podepnie, czy nie podepnie? Może tu powinno się coś, co? Powiem ci, że... Dobra, widzowie, zaraz się widzimy, my to podepniemy i zaraz się widzimy. Widzowie, tak pomyśleliśmy, że za przyczepę pociągniemy. Bo tu z przodu, kurde, no to on nie wylezie, on pod tą górkę idzie, kurde. Rady. Trzeba go do tyłu wyciągnąć, żeby on z tej górki tak trochę zszedł. Dobra, będziemy próbować, już tu podczepiliśmy, zobaczcie. Próbuj. Do przyczepy, dobra, 3, 2, 1, ogień. O, no. zaraz ja będę siedział, kurde. Idzie? Dawaj, 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 dawaj. Idź jak. No. Dobra. Idzie powoli. Czekaj, odczep, no. Ja spróbuję do przodu. Dobra. Poczekaj. Bo już wyjechał mi. No, dobra. Spróbuj. Idzie? O! Poszedł po twardym teraz. Zobaczcie, poszedł. No i bo on wtedy po prostu postał trochę, nie? Ta przyczepa idzie, idzie, no oby tylko się nie zarył. Dawaj, oho, dawaj, ale dawaj, 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 kur... Skurczybyk! No już chyba poleci. No mam nadzieję. Że przy samej końcówce aby nie... Aby twarde wyjechać. Aby wyjechać, no ale na tej drodze to też, kurde, on może. Ja pierdzielę, to widzisz jak to jest. As. Poszło! Dobra, poszło. Powiem wam naprawdę, ciężki, ciężki transport, ciężki. No, ciężko to wyjechać. Ciężko wyjechać, ale daliśmy radę. No to nie wiem, czy byśmy dali radę, nawet jakbyśmy go do przodu podczepili, czy by to poszło, bo jest górka była, no nie? No. A ale... tak do tyłu jego cofnęło troszeczkę z tych kolei i no. Już udało się. Najważniejsze, że już się udało i nie, będzie, nie mamy problemu. Dobra, ja lecę też na chatę. Bo ty będziesz pewnie jechał, nie? Niedługo jeszcze na te drugie pole. Nie, to od razu na tamten kawałeczek, to nie? Te przyczepy tylko zostawię tutaj na gospodarstwie. No, to ja się tu będę szykował i na tą imprezkę, wiecie, kurze, bo to trzeba się troszkę przyszykować, słuchajcie, musi być na wesoło. Muszę też dobry ubiór, ten co dostałem, się ubrać, że... no bo nie mogę w takich jechać ubraniach jak teraz. Niestety bym został wyproszony i dostał pierdziel. Bo niestety, no musimy się prezentować w pracy. Dobra. Ja gaszę. Dobra, ja lecę. Dobra, tu lecę, ja lecę też. Dobra, się ogarniać. Arka. No, na razie. Dobra, widzowie, ja lecę się ogarniać, zobaczcie tylko jeszcze tutaj słomę, tu, znaczy siano, to później się da. Więc lecę się ogarniać i widzimy się prawdopodobnie jak już będę w drodze albo gdzieś niedaleko karczmy, także trzymajcie się i do zobaczenia. Dobra, widzowie, no co, już wam to nie nagrywałem, już jestem na robocie, już tutaj wszystko mi szef wytłumaczył. Zobaczcie, impreza już się zaczęła. No co, już trochę samochodów przyjechało, już tam ludzie się bawią. Powiem wam, że naprawdę nie jest moja impreza, duża impreza dzisiaj, kurde, nie wiedziałem, że aż taka duża. No i ja czekam, no będę wpuszczał tu kogoś jeszcze na pewno, bo ktoś, ludzie będą przyjeżdżać, to już te, i tak trochę późno. Tych pierwszych wpuści... O, ktoś zajechał właśnie. Tych pierwszych wpuściliśmy, ja tu latarko świecę, żeby widzieć wszystko, czy nikt tu nie odpierdziela się. Przejdę tutaj, zobaczę, czy nikt tu nie robi afery. Automat jest, gra. Nie, wyłączony on jest akurat teraz. W środku. Impreza się toczy, naprawdę, gruby balet jest. Chłop, kurde, nie wiem, ja nie... Czekajcie, ja mu powiem. Panie, nie potrafisz pan zaparkować, zaparkuj tutaj gdzieś normalnie. Pana, zaraz ja pana przeparkuję. To zapraszam, zapraszam. Oj, widzowie, widzicie tutaj naprawdę. I BM-ko przyjechał jakiś łysy, kurde. Może pan wyłączyć tę gównianą muzykę? Proszę pana, to w środku grają, jestem ochroniarzem, co ja mam do tego, co tam grają? Przeparkuje pan ten samochód? Do tego gówna. Tutaj proszę. Słucham? Proszę takich słów nie używać. Tutaj proszę, pan tam ma wolne miejsce, może pan to coś zaparkować. Pana, proszę mi zaparkować ten samochód tutaj pod lokalem, światła zgasić, a wchodzę. A co pan, kim pan jest? Poczeka pan, stać. Kimś ważnym. A kimś ważnym, poproszę dokumenty. Proszę dokumenty. Dokumenty. W tej branży dokumentów się nie pokazuje. Poproszę dowód, ja tu mam listę osób VIP. Zaraz będziesz wołał szefa i zaraz będziesz wypierdzielony z tej roboty. Mam listę osób VIP, pana na tej liście nie ma. Pana, bo ja jestem ponad VIP-ami. Proszę pana, ponad VIP-ami. Proszę pana. A zresztą co ja będę na pan? Słuchaj, po takich panach jak ty, to mój dziadek na koniach wchodził. I... Tak? Tak. Tyle ci powiem. Zaraz zobaczymy. Parkuj z kolegami? Z kolegami, tak? Z kolegami? Tak. Słuchaj, zbieraj całą ekipę, przyjedźcie tu nawet na kilka samochodów, nie ma problemu. No bo nie przyjedziemy się bić. A, ale po co? Spalimy tę budę. Nie ma takiej opcji, słuchaj, nie dacie rady nawet. Spalimy to gówno. Słuchaj,
Słuchaj, Gosty. Ale drewniane gówno. Ta, spalimy to wszystko. Słuchaj, ale zachowuj się trochę, dobra? Ja tu jestem... Tak, brzozówce będzie płonąć. Powiedz szefowi. Będzie płonąć. Słuchaj, no to chcesz, to ja mogę szefa zaraz pójść i ty mu to powiesz w oczy. Myślę, że stąd już nie wyjedziesz. To twojego szefa, to ja wiesz, co robię. Słuchaj, zaparkuj ten samochód tutaj, dobra? Bo ty naprawdę przyjazdu nie ma. Ja dzisiaj teraz jak do człowieka, zaparkuj weź ten samochód. Wiesz, coś nie powiem? No. Czyli to polonez? A tam wiem, czym polonez, to ktoś przyjechał, no. Dobra. Teraz go rozbujamy. Co ty robisz, ty? Co ty robisz? Co ty robisz, chłopie? Co ty robisz, ty? Co ty robisz? No, zaraz go wywalimy. Wszystko powywalam tu. Słuchaj, to... Nie widzisz, żeś łapą siedzi? No to powiem ci tak. Co, rowerem rzucić? Ciebie? Ale, słuchaj, ty jesteś pod wpływem alkoholu, czy jeszcze mocniejszych jakiś tam? Bo ja czuję od ciebie alkohol. Zaraz zobaczymy. Jest kij. Dobra, poczekaj, tu trzeba gazem chłopa spryskać. Dobra. Zachowujesz się, czy gazem trzeba spryskać? Zaraz zobaczymy, kij wezmę. Dawaj ten kij, dawaj. No. Dobra, dobra. Kurde, co robisz? O, no to słuchaj, trzeba się zachowywać, ja tak? Ja pierdzielę. No to trzeba się było zachowywać. I teraz wypad stąd, raz. Dobra. Ja nic nie widzę. Dobra, bo to ja ci to odstawię, poczekaj, ja ci odstawię to BMW. Nie odpalaj ten dzień. Poczekajcie, widzowie, ja mu wyprowadzę tylko za bramę to BMW. Tutaj mu postawię gdzieś. Cholera, nic nie widać, tak ciemko. Ciemno tu, tu mu postawię. Takich ludzi nie ma wstępu. Dobra. Chodź tutaj, chodź. Ej, chodź tu. Chodź, ja cię zaprowadzę tam do samochodu. Chodź. Puść mnie. No to idź. To słuchaj, no było się zachowywać. Przejebane tak? Masz. Zobaczymy. Czekam na to. Dobra. Zaraz tu będę. Dobra, dawaj. Przyjeżdżę. Tam na lewo samochód, na lewo. Co odejdź. Nie... Co odejdź? Odejdź. Co odejdź? No co? Gazem. Gazem. Co gazem? No. Dobra, raz. Wychodź, za bramę. Raz. Nie. Dobra, wyjdę. Ale teraz o. Wrócę. Dobra, zapraszam ciebie. Oj, widzowie. I tu widzicie, to trzeba właśnie z takimi ludźmi się przekomarzać właśnie. To o to chodzi, nie? Że z ludźmi takimi trzeba się przekomarzać i tutaj czasami gazu użyć. Powiem, że no różni ludzie przyjeżdżają tutaj na te imprezy. Teraz poloneza wywalił, będzie problem, bo to kogo to polonez, nie? Więc nie wiadomo. I no i takie co... O, skurwysy, nie poddaje się chyba chłop. Patrzę się, chłop chyba nie poddaje. Oj, i co on tutaj, co on tu szuka? Co on tu mryga się? No ja nie wiem. Kolego, tobie się coś nie pomyliło? No, żegnam. Właśnie przyjeżdżają tacy, bo kurde, i co ja mu zrobię? No pijany chłop, zobaczcie. To szkoda tutaj chłopa coś tam naprawdę. Zobaczcie, no. Pijany jak Messerschmitt. I to tak to jest na tych imprezach. O kur... Ty chłopie! Już mnie stąd! Co ci się nie pomyliło? Nic się nie pomyliło, czyje to? Raz! Dobra, to jest wszystko nagrywane, wiecie, tu szef będzie za to odpowiadał, ja to mam tu koło dupy, ale... Ale cię rozjadę i gazem tu mnie nie przytniesz. Dawaj, walcz, to rozjeżdżaj mnie, dawaj, wjeżdżaj! Idź jak! O kurde! Możesz... Wysiadaj, nie. Dobra. Wysiadaj stąd. Biorę kija. Co chłopie? Już wypad stąd, wyjeżdżaj stąd. Po kolegów jedź. Ale ochrona dziwna, co ty robisz? Co dziwna ochrona, no muszę z takimi sobie radzić jak ty. Samochodem ci odjadę tylko. Widzowie, znowu muszę tym samochodem, tym gratem. O kurde, naprawdę, ale szybki ten grat wam powiem. Rzęk trochę, ale w miarę szybki. Dobra, ja mu tu wyjadę. Znowu gdzie stał wcześniej. Wypad. Co wypad? To ty wypad. Ty do nas przyjechałeś, a nie my do ciebie. Dobra. Nie dobra. Szanuję cię. No i vice versa. Żegnam. Byliśmy przejebane. Dobra, miejsca tu nie ma dla takich. Do widzenia. Znaczy żegnam. Nara. Ale się wpakowałeś w problemy. No, jestem ciekawy. Dobra, na razie. Następnej nocy tu się widzimy. Dobra. Spróbuj nie przyjechać. Do zobaczenia, będę czekał. Do zobaczenia. Jeszcze tak, Remek będzie jechał.
No kurde, chłop, naprawdę, nie rozumie, że tu nie można. Jedz stąd, chłop, i następnej nocy przyjedź z kolegami. Zobaczcie, co on robi. O kurde, no szef będzie się musiał tłumaczyć. Szef będzie się tłumaczył. Dobra, widzowie, no zobaczyły, no chyba nadzieję, że żadnych problemów nie będzie, ale... No tak to jest, no i muszę się tak użerać, cholera. Mam nadzieję, że ta noc będzie spokojna. Jeszcze coś? Jeszcze coś chcesz dodać? Co, przez bramę dobry? Co, przez bramę dobry? Podejdź do bramy na chwilę. Po co? Podejdź tutaj, chodź tutaj. Nie, bo ty masz to gówno. Nie jesteś mi tym psikał. Słuchaj. Czy ręce nie umiesz, tylko tego będziesz używał? Co, jutro się zobaczymy? No zobaczymy się. No dobra, w takim razie do zobaczenia. Jutro solówka. Dobra, a weź chodź, podejdź na chwilę. No, dobra, no to jutro solówka. O ty kurde, o ty kurde! Ale o ty kurde! Jeszcze chcesz? Dawaj, chodź tu! Jeszcze? O! Dobra, jutro solówka, trzymaj się, na razie! Oj, widzowie... Widzicie, no naprawdę, ludzie, no człowiek pijany, to co ja mu tam... przytakuje, on coś o solówce mówi, no ja tutaj nie przychodzę się po to, żeby się bić, to ja przychodzę do pracy po prostu, żeby bronić, no tutaj, no, tego baru, no tego klubu, można powiedzieć. Ja przed takimi... Pozwę cię! Co mnie pozwiesz? Ja ci mogę pozwać. Cyknąłeś mi w oczy i samochód rozwaliłem. Gdzie ty rozwaliłeś samochód? Gdzie ty, chłopie, jesteś? Na ulicy. Kurde, ciemno, ja nie widzę chłopa, poczekajcie, podejdę do niego. Oczy czerwone, łeb rozbity. Ja dzwonię po policję. Syn. O kurde! No to... Dzwonię po policję. Dzwoń po policję, jesteś pod wpływem alkoholu, człowieku, jeszcze jakiś zapobicie. Inny... Zapobicie, to ty mnie pobiłeś. Pobicie, głowa rozbita. Dobra, dzwoń po policję, dzwoń dobra. Po policję. Spotkasz się z policją, nara. Przyjadę do ciebie. No i super, dobra, nara. Kurde, widzowie, policja, żeby naprawdę, żeby nie było tu jakichś problemów. Ja pierdzielę, to widzicie, to ja chyba naprawdę muszę skończyć z tą pracą, bo to... Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy ja mam skończyć z tą pracą, czy pchać się dalej w kłopoty. No nie wiem, czy to kłopoty, czy... Bo pieniądze są naprawdę dobre, więc nie wiem, co ja mam robić. No ale to nie wiem, no zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja już was nie będę mężyć, dzisiaj ciężka noc mnie patrzę, czeka. No już początek roboty na takiej akcji, także trzymajcie się, stawcie łapkę w górę, suba. Widzimy się w kolejnym odcinku, na razie.